Muzyka. Dzisiaj dowiesz się, dlaczego jest aż tak bardzo istotna w życiu człowieka. Zwróć uwagę na to, że muzyka otacza nas właściwie z każdej strony. Jeżeli nie potrafisz nazwać tego muzyką, nazwij to dźwiękami. Wszyscy pływamy w oceanie dźwięków. Dźwięk wydajemy my, oddychając. Dźwięk wydaje nasza krew wewnątrz naszego organizmu. Dźwięk wydaje każdy z ruchów. Dźwięk wydaje większość przedmiotów, dźwięki wydają ludzie, ptaki, dźwięki wydaje las, dźwięki wydaje miasto. Wszystko, absolutnie wszystko, co może się poruszać, co porusza się w przestrzeni, w powietrzu, wydaje dźwięk. I teraz, korzystając z wiedzy alchemicznej, wyjaśnię Wam, że dźwięk ma swoją naturę. Natura dźwięku jest naturą lunarną. Dźwięk jest połączeniem z jednej strony żywiołu wody, czyli żywiołu emocji, zaś z drugiej strony żywiołu powietrza. Bez powietrza nie ma dźwięku, o czym już wiecie właśnie z pierwotnej alchemii. W wyniku czego, gdy łączą się te dwa żywioły lunarne w działaniu człowieka, gdy połączymy powietrze, czyli możliwość przekazania tego impulsu dźwiękowego razem z emocjami, czyli z tym, co płynie w żywiole wody, uzyskamy właśnie muzykę. Czym więc jest muzyka? Muzyka jest podsumowaniem księżyca w Tobie. Muzyka jest lunarnością. Muzyka jest magią. Zawsze podkreślam, iż pomiędzy magią i muzyką właściwie znajduje się tylko jedna rzecz. Znak równości. Kiedy słuchasz muzyki, przez moment stajesz się nią. Kiedy słyszysz dźwięk, przez chwilę on przepływa przez Ciebie, i wszystko, co w Tobie istnieje, każda komórka Twojego ciała, również przesiąka tym dźwiękiem. W wyniku czego jesteś tym, czego słuchasz. I teraz, gdy mamy do czynienia z osobami, które mówią, że właściwie to mogą słuchać czegokolwiek, byleby coś brzęczało w radiu, mamy do czynienia z osobami, które literalnie nie wczuwają się w to, kim lub czym są. Ponieważ to muzyka porządkuje wszystko to, co w naszym organizmie właściwie może się układać w ten lub w inny sposób. Nie mówię tylko o utworach muzycznych, choć oczywiście jest mi to bardzo bliskie. Mówię o dźwiękach otoczenia. W miejscach, w których znajdujemy się i dzielimy przestrzeń, i dzielimy tak naprawdę obszar słyszalności, na przykład z remontem, ludzie bardzo często chorują na różnego rodzaju choroby, na tle nerwowym, na tle autoimmunologicznym, dlatego że dźwięki, które przesiąkają do ich organizmów z otoczenia, są skłócone, są nieharmonijne, są hałasem, powodują pewnego rodzaju chaos. I z tego też względu, w momencie, kiedy chcesz się uspokoić, chcesz się wypoziomować, szukasz harmonii, bardzo dobrze jest poszukać naturalnych, harmonijnych, niezaburzonych w żaden sposób źródeł dźwięku. Czyli na przykład udać się do lasu, posłuchać rzeki, posłuchać pięknej muzyki, która przynajmniej dla Ciebie niesie w sobie harmonię. Słuchajcie, muzyka jest jednym z ważniejszych punktów porządkowania siebie i może nawet nie tyle porządkowania, co dokładnie rozwijania siebie w szkoleniu, które nazywamy mocą osobistą. Dlaczego? Dlatego, że muzyka jest w stanie nie tylko podsumować nastrój, w którym lubisz się znajdować, ale również go zmienić. Jest w stanie wpłynąć na Ciebie na każdym poziomie, na którym egzystujesz. Muzyka jest w stanie sprawić, że Twój nastrój z bardzo niskiego, z bardzo załamanego, nagle wywinduje do góry. Muzyka jest bardzo, bardzo potężną mocą. Jeżeli w muzyce słyszysz miłość, jeżeli artysta, który śpiewa w utworze, którego słuchasz, ma w sobie miłość do tego, co robi, do sztuki, którą uprawia, do ludzi, do świata, to Ty również poprzez tę muzykę tą miłością nasiąkasz. Wyobraź sobie, że miłość Cię świeci. Wyobraź sobie, że jeżeli coś ktoś kocha, jeżeli ma do czegoś albo do kogoś miłe uczucia, pozytywne uczucia, to wszystkie atomy tego uczucia w danej osobie są świetliste, świecą się, musują w czyimś kierunku. Właściwie są jak taki rodzaj wewnętrznej, przepięknej, uroczej prany. I w momencie, kiedy słyszysz tego rodzaju miłość z zewnątrz, kiedy słyszysz tego rodzaju muzykę, w Tobie również budzi się to, co Ty kochasz. W
Wszystko, co w Tobie lśniące, wszystko, co w Tobie piękne, budzi się. Możesz tego odczuć, możesz odczuć ten efekt, słuchając na przykład utworów Boba Marleya. Możesz odczuć ten efekt, słuchając piosenek Adele. Możesz odczuć ten efekt, być może słuchając swojego ulubionego artysty. Ale pamiętaj o tym, że muzyka zawsze ma na Ciebie wpływ. Muzyka, czyli powietrze plus woda, ma wpływ na Twoje myśli i to jest wiedza z żywiołu powietrza oraz na Twoje emocje, czyli żywioł wody. Czyli na to dokładnie, z czego się składa. Więc niesłuchanie muzyki w sposób świadomy właściwie może Ci zrobić dużą krzywdę, ponieważ z racji tego, że jest to aż tak potężne narzędzie, jest to narzędzie niestety globalnie w bardzo dużej części przejęte przez Illuminati, przejęte przez agendę, która usiłuje projektować określone społeczeństwo, by później tą zaprojektowaną masą rządzić. Zaprojektowane przez siły, bo nie mówimy tylko i wyłącznie o ludziach, którym zależy na totalnym zniewoleniu człowieka. W związku z czym we współczesnej muzyce pełno jest trucizny. We współczesnej muzyce pełno jest negatywnego przekazu nie tylko na poziomie słów, nie tylko na poziomie symboli gdzieś tam wyświetlanych w teledyskach, ale przede wszystkim na poziomie emocji i na poziomie energii, którą przekazać może artysta. W związku z tym bardzo wyraźnie obserwuj, jak działa na Ciebie poszczególna muzyka, co Cię wznosi, a co sprawia, że się dołujesz, ponieważ muzyka, każdego rodzaju przekaz dźwiękowy, ma swoją częstotliwość. Wszystko w świecie ma swoją częstotliwość, ale na muzyce najłatwiej będzie mi to Tobie wytłumaczyć. W związku z tym, jeżeli słuchasz muzyki, która ma częstotliwość negatywną, ta muzyka przepływa przez Ciebie, Twój organizm zaczyna wibrować wobec tej częstotliwości. I teraz uważaj, jeżeli Twój organizm uznaje jakąś częstotliwość za bazową, bo słuchasz tego często, będzie do niej dążył. Będzie do niej dążył nastrojami, będzie do niej dążył swoimi działaniami, to Ty podświadomie i świadomie już w pewnym momencie też będziesz dążyć do tego, żeby to poczuć. Ponieważ nasza podświadomość uwielbia śpiewanie. Uwielbia. To jest to, co głównie nasza podświadomość robi. Nasza podświadomość zajmuje się byciem totalnie, totalnie naćpaną naszą własną biochemią organizmu. Naszymi hormonami, naszymi enzymami, które produkujemy, jak i również feromonami, tu już przy wyjściu do innych osób. I z tego też względu, jeżeli my wyprodukujemy substancję, która jest nawet negatywna, ale która jest naszą wewnętrzną produkcją, ona jest w każdej naszej tkance, ona przepływa przez nasze gruczoły dokrewne, ona generalnie zasila bądź w pewien sposób kształtuje nasz układ nerwowy, tak wówczas my się od tej substancji uzależniamy. Ona zaczyna stanowić taką główną częstotliwość, do której my gdzieś tam dążymy. Niezależnie od tego, czy jest to pozytywne, czy jest to negatywne. Zobaczcie, takie narkotyki jak heroina, takie narkotyki jak amfetamina, takie narkotyki jak Prozac, jak Xanax, jak Vicodin, Valium, Oxycontin i cała reszta tego ścierwa, to wszystko jest negatywne. Ty o tym wiesz, Twój organizm o tym wie, na poziomie duszy wiesz o tym doskonale. Ale mimo wszystko, jak zaczynasz to brać, pojawia się w Tobie potrzeba. Pojawia się potrzeba ze strony samej tej substancji, żeby została w Tobie jak najdłużej, żeby była jak najbardziej efektywnie dostarczana, być może nawet produkowana przez jakiegoś rodzaju podzespoły w Twoim organizmie, prawda? Natomiast przede wszystkim jest to coś, co Twój organizm uznaje za nowy warunek. I muzyka działa właśnie jak takie narkotyki. Muzyka działa w ten sposób, że jeżeli jesteś uzależniony od muzyki z negatywnym przekazem, muzyki, w której ćpasz cierpienie, muzyki, w której uzależniasz się od smutku, muzyki, w której dostarczasz sobie tylko i wyłącznie takiej wibracyjnej trudności, zmagania się z tą rzeczywistością, czegoś właściwie beznadziejnego, wypadałoby powiedzieć, choć krytyka może mieć odmienne zdanie, to w momencie, kiedy zaczynasz słuchać czegoś takiego, nasiąkać czymś takim, samym prawem przyciągania, samym prawem wibracji z kybalionu, samym prawem koherencji z fizyki, przyciągasz do siebie określonego rodzaju częstotliwości. To, jaką masz muzykę w sobie, ma bezpośrednie przełożenie na to, jakiego rodzaju życie wiedziesz. Bezpośrednie. Jeżeli Twoja podświadomość, jeżeli Ty sam uznasz, że piosenki o nieszczęśliwych miłościach są Twoimi ulubionymi, to skąd pomysł, że zrealizujesz się w szczęśliwej?
Jeżeli stwierdzisz, że najważniejszą muzyką dla Ciebie jest muzyka, która mówi o gangsterskim życiu i strzelaniu się na ulicy, a tak naprawdę pracujesz na poczcie, to tak naprawdę ta różnica wibracyjna pomiędzy Twoją codzienną rzeczywistością, a tym, co Cię w jakiś sposób fascynuje, zostanie nadrobiona przez organizm w pewien sposób przez produkcję lęku, przez produkcję stresu, przez produkcję takiego czynnika, który sprawi, że też poczujesz w sobie ten rodzaj zagrożenia. Jako wewnątrz, tak i na zewnątrz. Jako w górze, tak i na dole, jako w niebie, tak i na ziemi. Z tego też względu, jeżeli słuchasz muzyki, która nie ma w sobie takiej, powiedzmy chociażby odłamka tęczy na samym końcu, stawiasz sam siebie w sytuacji no, beznadziejnej. Ze względu na to, że muzyka ma na Ciebie aż takie przełożenie, warto przyjrzeć się już dzisiaj swojej playliście. Warto zobaczyć, czy to, co się tam znajduje, jest samo w sobie, w swoim wydźwięku pozytywne, czy jest w swoim wydźwięku negatywne. I teraz uwaga! Bardzo, bardzo istotna informacja. To, że Ty nie znasz języka, w którym śpiewa artysta, wcale nie oznacza, że Twoja podświadomość go nie zna. Twoja podświadomość zna go doskonale. Podświadomość porusza się w języku symbolicznym, podświadomość porusza się w obrębie tego wszystkiego, co zostało wniesione w nasz gatunek, w pole telemorfogenetyczne całego gatunku Homo sapiens. Tak więc, jeżeli jest to język, który istnieje, którym mówiły jakieś osoby, którym ktoś się porozumiewa, to Twoje pole telemorfogenetyczne oczywiście ma dostęp również i do tego języka, i do jego znaczenia. Więc to, że ktoś śpiewa Ci nad uchem smutne piosenki po angielsku, w kechua, po hiszpańsku, czy w jakimkolwiek innym języku, wcale nie oznacza, że Ty się tym nie przejmiesz, jeżeli tego nie rozumiesz. Jeżeli ładunek emocjonalny w tej piosence, w tym utworze jest ciężki, i tak nim oberwiesz. Z tego też względu polecam Wam przede wszystkim przyjrzenie się, jakiego rodzaju muzyki słuchacie, najpierw by zdiagnozować, jak zauważyliście zapewne, jestem takim lekarzem, który zamiast stetoskopu nosi słuchawki. Moi homies nazywają mnie Dr. Queen, między innymi z tego względu, między innymi. W każdym bądź razie muzyka jest tego rodzaju lekiem, tego rodzaju medycyną, tego rodzaju świętością i tego rodzaju magią, którą w swoim życiu wyznaję bardzo, bardzo intensywnie i której w swoim życiu na dobrą sprawę poświęciłam chyba najwięcej czasu. Z tego też względu, jeżeli Ty chcesz sobie pomóc od wewnątrz, jeżeli Ty chcesz ustrukturyzować swój organizm dokładnie w taki sposób, który jest dla Ciebie no, wymarzony, zastanów się, czy muzyka, której słuchasz, Ci w tym pomaga. Przyjrzyj się na przykład temu, w jaki sposób żyją artyści, od których te nauki pobierasz, od których wibracje bierzesz bezpośrednio do siebie, do swojego serca, ale również pozwalasz jej rozlać się po organizmie. To, że Ty zasłonisz uszy na koncercie, to wcale nie znaczy, że Ty nie posłuchasz tej muzyki. Ona będzie w Twoim palcu, ona będzie w Twojej śledzionie, ona będzie wszędzie. Więc z tego też względu zastanów się, czy mędrcy, bo tak należałoby dla tej metafory powiedzieć, pamiętajcie, tylko metafora, nie każdy artysta muzyczny jest z męsy, można powiedzieć. Więc kombykując, jeżeli jesteście osobami, które chcą zaprojektować siebie, zwróćcie uwagę, czy ci, od których pobieracie nauki, których muzyką nasiąkacie, są w tych naukach dobrzy. Zobaczcie, jak żyją ci mistrzowie, których życiorysem nasiąkacie. Wyjaśniłam Wam już w poprzedniej kamerce, jak bardzo ważny jest ludzki głos. W głosie słychać każdy uśmiech, w głosie słychać absolutnie każdą jedną chwilę człowieka. W głosie słychać to, co robisz w wolnym czasie, w głosie słychać, co potrafisz dać od siebie światu. Głos to jesteś Ty sprowadzony do dźwięku. To jesteś Ty jako po prostu dźwięk, jako coś słyszalnego. W wyniku czego, jeżeli słuchasz jakiegoś rodzaju utworu, pozwalasz mu przepłynąć przez siebie, przez swoją świadomość, przez swoje ciało, przez swój dzień, tak wówczas żywioł powietrza, czyli żywioł myśli, żywioł emocji, czyli żywioł wody tego danego artysty, którego Ty słuchasz, tego danego producenta, którego Ty słuchasz, bezpośrednio uczą Twój żywioł powietrza, czyli Twoje myśli i Twój żywioł wody, czyli Twoje emocje. Więc teraz
Mamy dzisiaj internet, nie musimy tego szukać nigdzie pod stołem. Zwróć uwagę na to, czy twoi ludzie, ci, którzy cię uczą, ci, których muzykę wpuszczasz do swojego życia aż tak głęboko, czy znajdują się w tym miejscu swojego życia, na tym etapie swojego życia, na takiej drodze, na której ty w ogóle chciałbyś się znaleźć? Jeżeli nie, poszukaj inspiracji tam, gdzie ta odpowiedź jest twierdząca. Słuchajcie, ważne jest to, w muzyce zwłaszcza, by słuchać tego sercem. Jeżeli twoje serce nie akceptuje muzyki, której słuchasz, jeżeli wiesz, że w jakiś sposób wyczuwasz w niej zło i nie do końca się na to otwierasz, ale jednak fajnie, łupie, no to potańczymy, to pojawia się w tobie pewnego rodzaju sprzeczność, która bardzo często objawia się niczym innym jak chorobami psychicznymi albo co najmniej rozregulowaniem układu odpornościowego. Dlaczego? No dlatego, że skoro ty wiesz, że coś, czego właściwie dostarczasz do swojego organizmu, że to jest negatywne, jeżeli ty sobie z tego zdajesz sprawę, a mimo wszystko to robisz, to cała twoja podświadomość wchodzi w stan niezaufania do twoich procesów mentalnych. Uważa, że podejmujesz głupie decyzje. Uważa, że jesteś w jakiś sposób w zachowaniu autoimmunologicznym, autodestrukcyjnym i że należy się odciąć na innego rodzaju twoje, no załóżmy, komendy, polecenia, intencje. To jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ w momencie, jeżeli raz twój organizm przestanie ci ufać, to później możesz sobie mantrować przed lustrem, że jesteś piękna i młoda, albo że jesteś silny i masz dużo czasu, ale tak naprawdę twój organizm cię nie posłucha. Nie dostanie prawa, żeby cię posłuchać, ponieważ jesteś właśnie tą samą osobą, tą samą świadomością, która jeszcze chwilę temu słuchała czegoś bardzo toksycznego, mimo wszystkich wskaźników organizmu, które krzyczały: nie, stary, nie idź tą drogą. Właśnie. I teraz, w momencie, kiedy twierdzisz, że no dobra, minę ten odcinek, bo to w sumie nie jest ważne, tak, to jest ważne. To jest ważne, ponieważ muzyka jest wszędzie. Jeżeli jedno z głównych narzędzi dzisiejszej rzeczywistości, zaadresowane w jeden z głównych twoich pięciu fizycznych zmysłów, nie jest w twoim zainteresowaniu, to skąd pomysł, że ty w ogóle planujesz się rozwijać? Skąd pomysł, że to w ogóle jest dla ciebie istotne? Może to jest moda, może po prostu chwilowo stwierdziłeś, że przeczytam sobie parę mądrych książek, będę się lepiej czuł, siedząc wieczorem w fotelu i krytykując społeczeństwo w swojej głowie. Jeżeli naprawdę zależy ci na rozwoju, zastanów się, ile dziennie twojego czasu pochłania muzyka, zastanów się, czy masz do niej szacunek oraz przede wszystkim zastanów się, jaka jest twoja relacja z muzyką, jaka jest twoja relacja z tą sztuką. Wiecie, posłużę się swoim przykładem, bo na ten mam copyrighty. W momencie, kiedy wychodzi płyta bardzo istotnego dla mnie artysty i w momencie, kiedy wychodzi płyta, no załóżmy kogoś, z kim się przyjaźnię, lubię, albo po prostu kogoś, kogo cenię artystycznie, to z całą pewnością nie będzie to nagranie, które przesłucham jadąc metrem na małych słuchawkach pchełkach. Będzie to nagranie, które nawet w starych czasach, w dawnych czasach, kiedy nie było mnie stać nawet na bilet autobusowy, byłam w stanie zaczekać miesiąc po premierze, tylko i wyłącznie po to, ażeby wykupić godzinę w studio i przeczytać płytę z należytym szacunkiem. Przeczytać, przesłuchać, przepuścić przez siebie z wydrukowanymi tekstami z internetu. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, ponieważ w momencie, jeżeli nie macie szacunku do tego, czym nasiąkacie, właściwie jesteście tak troszeczkę sterowani zewnętrznie. Nie wiecie, jakiego rodzaju cele miała wytwórnia, wypuszczając to. Nie wiecie, z jakim zaklęciem to poszło. Nie zdajecie sobie sprawy z tego, co sam artysta miał na myśli i często nawet nie próbujecie do tego dochodzić. W związku z tym oddanie tak istotnej władzy nad sobą, nad swoim przepływem krwi, nad swoim oddechem w momencie, kiedy tego słuchacie, no jest właściwie bardzo ryzykowne. To tak jakby przez godzinę dziennie do waszego prywatnego komputera, na którym macie najważniejsze rzeczy na świecie, siadała jakaś zupełnie przypadkowa osoba i mogła sobie poklikać cokolwiek uzna za stosowne. Coś wyrzuci, coś doda, dopisze coś w JavaScriptach na waszych stronach i później wy sami nie możecie się ze sobą połapać. Tymczasem zwróćcie uwagę na to, narody budzą się artystami. Zwróćcie uwagę na to, że każda generacja, każde pokolenie miało swój nurt muzyczny,
który to pokolenie rozwijał. Zobaczcie, jakie było pokolenie lat 60. Zobaczcie, jaka muzyka wówczas panowała. Zobaczcie, jak wygląda pokolenie lat 80. i 90., gdzie właściwie muzyka rap zaczęła kształtować społeczeństwo i teraz się ogarnia. Zobaczcie, jak wyglądają współczesne, bardzo współczesne, no na przykład umysły. Zwróćcie uwagę, jak myślą teraz gimnazjaliści, byli gimnazjaliści, tak? Bo słyszałam, że kuratorium oświaty jednak zniosło ten poroniony pomysł, bądź co bądź, z gimnazjami, między innymi po to, żeby wyrzucić Wałęsę z książek do historii. Jeżeli interesują Was teorie spiskowe z naszego polskiego podwórka, to jak najbardziej radzę tam zanurkować, tam się ciekawie dzieje. Wszystko oczywiście znajdziecie na oficjalnych stronach i nieoficjalnych stronach Wikileaks. Tak off-topikując. Natomiast wracając do muzyki. W momencie, kiedy mamy do czynienia z osobami, które teraz mają po 16, po 18 lat, to te osoby często mają wątek myślowy tak pokrojony w plasterki, jak mamy pokrojony w plasterki rytm w muzyce dubstep. Jak mamy właściwie poszatkowaną synkopę we współczesnych utworach, czy to drum and bass, czy to jakiegoś rodzaju trapy. Zasadniczo ci ludzie bardzo często nie są w stanie sami ze sobą pomyśleć zdania od początku do końca. Są zdekoncentrowani, są zachwiani, są po prostu wyrwani z jakiegoś takiego naturalnego rytmu. I to już dla nich naturalne i normalne, że rozmawiają do siebie gifami i emotikonkami, ale przesuń to wszystko na linii czasu 10 lat do przodu i pomyśl, z jakiego rodzaju społeczeństwem będziemy mieli wówczas do czynienia. I teraz uwaga, zwróćcie uwagę na to, w którym kierunku muzyka jest kształtowana. Od czasów Beethovena, od czasów Chopina, może nawet dalej, od czasów chorałów gregoriańskich i od czasów renesansu. Zwróćcie uwagę, że muzyka, która podsumowywała zawsze harmonię, zawsze dawała piękno, zawsze dawała pewnego rodzaju taką spójność, muzyka dąży do efektu, w którym jesteśmy właśnie tacy rzucani garstkami, w którym jesteśmy zdefragmentowani, w którym jesteśmy rozrzuceni na atomy. I oczywiście nie krytykuję całej współczesnej muzyki. Uwielbiam tańczyć do kawałków, które no właściwie byłyby dla Was pewnie szokujące. I z całą pewnością nie jestem osobą, która zastąpi rap muzyką klasyczną. Ale zwracajcie uwagę na to, że to, czego słuchacie, powoduje pewnego rodzaju efekt, również taki efekt emocjonalny, który Wy możecie łączyć z czymś innym. Możecie go mylić z wpływem ciśnienia, możecie go mylić z wpływem wiadomości, informacji, a tak naprawdę muzyka jest w stanie dzisiaj zwłaszcza powodować pewnego rodzaju napięcia. Ona się przekłada na Wasz stres, ona się przekłada na to poczucie prędkości, ona się przekłada na to, że Wy jesteście cały czas podminowani, cały czas macie wrażenie, że coś za chwilę walnie, że jesteście w takim jakimś zagrożeniu. To bardzo często powoduje właśnie to, czego słuchacie. I oczywiście możecie się na to wyiksować, czyli pomiędzy sobą a tym, czego słuchacie, wyobrazić sobie brązowy X. Przy okazji przypominam tą bardzo prostą metodę z magii obronnej, znajdziecie to na naszym kanale. Jeżeli pragniesz się na coś wykluczyć, pragniesz, by coś nie miało na Ciebie wpływu, wyobraź sobie znak brązowego X-a pomiędzy sobą a tą rzeczą, tym filmem, tą muzyką, tym przekazem, tą osobą. Wówczas, kiedy postawisz X, nie krzyż, tylko X, ściągam symbol, to ten X sprawi, że cały przekaz, który będzie do Ciebie docierał, zostanie rozcięty, rozdany pomiędzy cztery żywioły. Pomiędzy ogień, wodę, ziemię, powietrze. Zostanie rozatomizowany na wszystko, z czego mógłby się złożyć jako informacja. I z tego też względu nie dociera to do Ciebie, impact tego nie dociera. Ale tak z drugiej strony, po co słuchać muzyki, przed którą zamierzasz się bronić? Po co z własnej woli dawkować sobie jakiegoś rodzaju truciznę? W sensie, ważne jest, żeby muzykę rozumieć.
bardzo duża część osób, nie tylko te osoby, które nie rozumieją na przykład języka angielskiego, tylko nawet te osoby, które myślą, że rozumieją albo urodziły się w takim kraju, że mówią biegle tym językiem, nie rozumieją muzyki, która jest w tym języku. Ludzie po prostu nie zadają sobie trudu, żeby wejść na genius.com albo na tekstowo.pl albo na jakikolwiek inny serwis, który publikuje teksty i żeby chociaż raz przeczytać, co ta dana osoba, której słuchasz, miała na myśli. Właściwie z muzyki my jesteśmy w stanie bardzo dużo wychwycić, ale nie wszystko. Jeżeli mamy i tekst, i muzykę, no jest to zdecydowanie krok do przodu, jeżeli chodzi o odbiór. I bardzo o to apeluję, ponieważ bardzo często, kiedy powiem o tym, to jest przecież tak podstawowe, spotykam się z opinią, w której ludzie są zdziwieni, że ta piosenka w ogóle jest o tym. Więc teraz tak, zadanie domowe. Wypisz swoje ulubione piosenki, przeczytaj teksty do nich i zastanów się, czy są ulubione. Jeżeli pragniesz inspiracji w tym kierunku, podpowiem Ci coś. Przede wszystkim, w momencie, gdy będziesz czytać teksty, usłysz to w tym rytmie, z tą melodią, w której toczy się piosenka. Kiedy Ty czytasz i kiedy to melodia z Twojej głowy jest odtwarzana, następuje taki mechanizm, w którym to Twój umysł zastanawia się, właściwie nie tyle zastanawia się, co jest przekonany, że to właśnie Ty w tej chwili wypowiadasz te słowa do tej muzyki. Twoje serce Ci powie, czy zgadzasz się z tym przekazem, czy zupełnie nie. Tymczasem polecam Wam wybieranie dla siebie, nie z listy przebojów, tylko ze swojej własnej potrzeby, ze swojej własnej indukcji, kawałka dnia, kawałka tygodnia, piosenki miesiąca. Podsumuj ten rok najbardziej ulubionymi dla siebie utworami. Zastanów się, który z nich co Ci daje. Poszukaj tego, wczuj się w to. Dlatego, że jeżeli Ty tego nie zrobisz, zrobi to za Ciebie w świecie wypełnionym muzyką ktoś inny. Może prezenter radiowy, może Universal. Z całą pewnością nie Ty. I to jest właśnie to, czego należy uniknąć. Weź muzykę na poważnie. Dzięki.